Dzisiaj gościem portalu radomsko24.pl jest Jacek Sokalski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Przedbożu. Oglądaj Staszczyk Niezależnie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Portal Radomsko 24, Jurek Staszczyk. Miło mi dzisiaj powitać na portalu pana Jacka Sokalskiego. Witam serdecznie, panie Jacku. Dzień dyrektor dobry. Miejskiego Domu Kultury w Przedbożu, ale rozmawialiśmy w innej rzeczywistości. Kiedyś był pan dyrektorem Łódzkiego Domu Kultury. Nawet wojewódzki Łódzki Dom Kultury, no, chyba tak, można, cała nazwa. Teraz nazwa to nie, ale tak, to był wojewódzki Dom Kultury. No właśnie, teraz podjął pan się nowego wyzwania. Pamiętam, że gdy spotykaliśmy się takim przewodnim tematem, zawsze w tym okresie, co teraz się spotykamy, to była taka kolorowa lokomotywa, czyli wspaniały program organizowany we współpracy z lokalnymi, miejskimi czy gminnymi ośrodkami kultury. Proszę mi powiedzieć, czy teraz to również istnieje, czy nie? Znaczy, wyczytałem na Facebooku, że ma instytucja reaktywować. I to mnie cieszy, bo przecież to jest moje dziecko, które prowadziłem i realizowałem wspólnie, jak pan wspomniał. To jest pan z tego chyba zadowolony, prawie 9 lat. Że jest kontynuowany projekt. To jest bardzo cenny projekt i bardzo się cieszę. Czyli będzie pan z otwartymi ramionami witał lokomotywę, kolorową lokomotywę w Przedbożu. No, jeżeli będzie taka propozycja, to z przyjemnością. Panie Jacku, zapytam tak. Nowe wyzwanie. Miejski Dom Kultury w Przedbożu to zupełnie inny profil pracy niż w wojewódzkim Łódzkim Domu Kultury? Zupełnie inny profil pracy, porównując do województwa łódzkiego, czyli do Łodzi, do Łódzkiego Domu Kultury, jak i również zupełnie inny profil pracy do Miejskiego Ośrodka Kultury, bo tam też spędziłem 8 lat, a może nawet 9. Zupełnie, można powiedzieć kolokwialnie, inna bajka. Ktoś często mówi, Miejskie Domy Kultury, gminne ośrodki kultury, kiedyś były takie klubo-kawiarnie, zamierzchła historia, prawda? Tego nie pamiętam. Pan tego nie pamiętam, ale ja to pamiętam. Ale teraz Miejskie Domy Kultury, gminne ośrodki kultury tętnią życiem. Czy w tym wypadku społeczność gmin, miast, w przypadku na przykład Przedboża, to jest społeczność wymagająca? Myślę, że tak. I społeczność, która chce uczestniczyć w kulturze, bo ostatnie nasze projekty, które były realizowane tydzień temu, dwa tygodnie temu, potwierdzają, że ludzie chcą przychodzić do Domu Kultury, do Miejskiego Domu Kultury w Przedbożu. Frekwencje miałem ponad 100%, można powiedzieć, pełne sale, a więc to cieszy. I to odpowiada na kilka moich takich pytań, które zadawałem sobie przed przyjściem do tego miejsca, do Miejskiego Domu Kultury w Przedbożu. Czyli jakie to były pytania? No, to były pytania takie trochę do siebie. One są tam zawarte w programie moim autorskim. Czy mój program będzie akceptowany przez lokalną społeczność? Wydaje mi się, z perspektywy tych 3 miesięcy, bo jestem 3 miesiące z małym haczykiem, wydaje mi się, że już tak, patrząc na to, że w Domu Kultury pojawiają się i ci młodzi mieszkańcy Przedboża i nieco starsi. I frekwencję mam już całkiem niezłą, a to po pandemii, czyli po tym okresie prawie 2 lat przestoju, daje taki pozytywny obraz działalności Domu Kultury. Zresztą z koleżankami, kolegami kontaktuję się z województwa łódzkiego i wymieniamy różnego rodzaju poglądy i mają podobne spostrzeżenia, że domy kultury z powrotem wracają, a wracają przede wszystkim do tych ośrodków mieszkańcy i to nas bardzo cieszy. Ja muszę chyba przyznać i nie mylę się, że Jacek Sokalski dotrzymał słowa, ponieważ dzwoniąc do niego chyba 2 miesiące temu zobowiązał się, że pierwszego wywiadu, który go udzieli, będzie to wywiad udzielony na portalu Radomsko24. Tak, dokładnie. Nie byłem w innych mediach. Tak jak powiedziałem, jestem tutaj i to są pierwsze miejsce
do którego... Gdzie możemy porozmawiać, tak, szczerze. Dlatego ja serdecznie... I dlatego jak zawsze. Jak zawsze zresztą. Dlatego ja bardzo serdecznie dziękuję panu za to przybycie i za dotrzymanie słowa, bo to jest zawsze bardzo ważne. Wracając teraz do programu. Jeżeli ma pan jakieś założenia, bo trzeba je korygować. Co innego Łódź, co innego duża aglomeracja, co innego Przedbórz. Co innego Piotrków wcześniej. Co innego Piotrków. A jeszcze wcześniej było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez 4 lata. No właśnie. A więc inna zupełnie perspektywa. Ja myślę, że... Ale czy taka perspektywa z tych kilku, nazwijmy to, jak ja bym to określił, telewizyjnie kamer, czy to nie pomaga przy pracy na przykład w takim teraz ośrodku? Pomaga, pomaga. Inna perspektywa i inne doświadczenie, ale bardzo pozytywne doświadczenie. Wydaje mi się, że Przedbórz ma duży potencjał. Patrząc tak z boku, mam również i marzenia związane z tym miejscem. No wie pan, mówi pan, przepraszam, wejdę panu w zdanie, że mówi pan, że Przedbórz ma duży potencjał. Duży. Ale co innego mieć duży potencjał, a co innego ten potencjał wyciągnąć. Czy to jest perspektywa czegoś takiego zrobienia? Oczywiście, że jest, tylko to nie będzie trwało 3 miesięcy. Mhm. Wydaje mi się, że zaczniemy tak naprawdę funkcjonować z takim z dużym przytupem dopiero w przyszłym roku, dlatego że tak sobie myślę, że dyrektorzy domów ośrodków kultury powinni być powoływani w październiku albo we wrześniu, bo wtedy od listopada możemy pozyskiwać środki. Mhm. Ja zostałem powołany od lutego. A jakby nie było, pan jest chyba mistrzem w pozyskiwaniu środków unijnych na projekty kulturalne. Bywało tak, że udawało mi się pozyskiwać spore środki, bo w Łodzi unijnych to było ponad 20 milionów, a w Piotrkowie to było ponad 10 milionów, a tych miękkich to było też sporo, bo ponad milion rocznie udawało nam się pozyskiwać. Ja myślę, że tu też jest taka szansa, ale to jest kwestia czasu. Dopiero 3 miesiące, jak powiedziałem, to dopiero tak po pół roku wiemy, co dana społeczność chce od nas, tak, od Domu Kultury. W tej chwili można powiedzieć, że jakby badamy rynek takim językiem ekonomicznym. Mhm. I to, co powiedziałem wcześniej, te kilka naszych aktywności, czy kilkanaście naszych aktywności w ostatnim czasie pokazały, że mieszkańcy... Ale już ma pan taką swoją ocenę? Pierwszą w pewnym ocenę? Sensie tak, bo jeżeli słyszę, że tutaj nikt nie przyjdzie, tutaj nikt nie przychodzi. Wystarczy zaprosić jakiś zespół Disco Polo, nie mam nic do Disco Polo, ale mówię. No akurat nie zapraszaliśmy zespół. Ale mówię, taki zespół zaprosi, niektóre jest takie pojęcie, prawda? I to wystarczy takiej społeczności, to jest chyba już mylne. No tak, ale jeżeli ktoś mówi mi na wstępie, albo tam gdzieś słyszę, mhm, że tutaj nikt nie przychodzi, albo nikt nie przyjdzie, bo mieszkańcy nie są zainteresowani, a na pierwszym, drugim czy trzecim koncercie, czy konkretnej imprezie mam 100% frekwencji, to cieszy. Powiedziałem, to cieszy i to daje takiego kopa, pozytywnego kopa. I tak samo jak z tą aktywnością w stosunku do dzieci. Jak pan, mhm, wspomniał, ja bardzo lubię tą aktywność i ta kolorowa lokomotywa jest szereg innych programów. To może które... Lokomotywa 2 wyjdzie z Przedbórza? Znaczy, może nie do końca, bo nie chciałbym tutaj wchodzić w drogę Eudekowi, bo to jest dobre miejsce na realizację tego programu, ale zawsze po sobie coś zostawiam i to w infrastrukturze, czyli dużo remontów realizowałem w poszczególnych miejscach, ale realizowałem również programy, które cieszyły się dużą popularnością, dużym uznaniem i w Piotrkowie, to było Wyciągałem Ci z Bramy, to kolorowa lokomotywa, to była Łódź, tak? I myślę o podobnym projekcie, który będzie rozpoznawalny nie tylko w Przedbożu i okolicach, czyli co, ale w województwie. Autorski projekt Jacka Sokalskiego, czy autorski projekt Miejskiego Domu Kultury w Przedbożu? Znaczy nie, to nie może być Jacka Sokalskiego, to musi być projekt zespołu, który tam pracuje. Mam nadzieję, że ten zespół będzie jakby zidentyfikował się z tymi moimi pomysłami, bo jeszcze do końca tych kart nie odkryłem. Na razie, jak powiedziałem, badam rynek. To, co robiłem zawsze dla dzieci, to już ten pierwszy krok został poczyniony, bo powstała świetlica artystyczna i tam mam, można powiedzieć, niezłą frekwencję, więc te kroki będę na pewno pewnie stawiał, ale to na przestrzeni kolejnych miesięcy. Jak powiedziałem,
do wszystkiego, co się dzieje w kulturze, potrzebne są środki. Najczęściej środki zewnętrzne, bo samorządy dają tyle, ile mogą. No właśnie, A więc myślę, że zaczniemy tak naprawdę funkcjonować po rozstrzygnięciu kolejnego konkursu. W listopadzie minister, jak zawsze, ogłasza konkursy dla podobnych instytucji, dla instytucji kultury, dla instytucji artystycznych. Mam w przygotowaniu chyba 5 projektów, które chcę zaaplikować. Jeden z tych projektów właśnie będzie, chciałbym doprowadzić do takiego etapu, by był rozpoznawalny nie tylko w Przedborzu, ale przynajmniej w województwie. Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, a jak układa się współpraca z samorządem Przedborza? Bardzo poprawnie. Nie ma czegoś takiego, że nie wiem, burmistrz Przedborza mówi: panie Jacku, niech pan takich rzeczy nie wymyśla, bo i tak to się nie przyjmie. Ja nie odczuwam jakichś negatywnych, jakichś takich negatywnych. A może pan nam zdradzić, tym wszystkim, którzy oglądają portal Radomsko24, uchylić rąbka tajemnicy, co pan takiego planuje szczególnego, że będzie to rozpoznawalne dzięki panu i dzięki Miejskiemu Domu Kultury w Przedborzu? Zwykle ta moja aktywność kierowana jest w stosunku do najmłodszych. A więc myślę, że tym torem pójdziemy jako środek. Na tym etapie mogę tyle powiedzieć, bo nie chciałbym zapeszać. Ja myślę, że ta aktywność, czyli inwestycja najmłodszych mieszkańców Przedborza jest dla mnie najcenniejsza. Generalnie, jak pan wie, bardzo sobie cenię edukację kulturalną tych najmłodszych mieszkańców i zawsze wszystkim tłumaczę, jeżeli nie będziemy edukować tych młodych mieszkańców, to do teatrów nikt nie pójdzie, bo nie będzie jakby tej świadomości. Do filharmonii też nikt nie pójdzie. To robiłem w Łodzi, robiłem to w Piotrkowie i udawało mi się przekonywać lokalnych samorządowców i lokalnych we współpracy z Lokomotywą, czy marszałka ówczesnego województwa, czy wcześniej władze miasta w Piotrkowie Trybunalskim, że ten kierunek edukacji najmłodszych jest bardzo słuszny. Propozycje na wakacje dla najmłodszych w Miejskim Domu Kultury? No i myślę, że powinniśmy kontynuować tą naszą działalność edukacyjną, to na pewno. Wiadomo, że wakacje są takim okresem lekkiego zahamowania, ale myślę, że kontakt z Miejskim Domem Kultury nie powinien się ograniczyć, tylko powinien się współpraca na przykład z Miejskim Domem Kultury w Radomsku, z innymi ośrodkami? Oczywiście tak. W piątek będziemy gościć Miejski Dom Kultury z Radomska ze spektaklem teatralnym. Rozmawiam już z instytutami teatralnymi z Piotrkowa Trybunalskiego. Mam nadzieję, że też zagoszczą na scenie Miejskiego Domu Kultury. Chciałbym wykorzystać moje kontakty, które nabyłem w ciągu 9 lat dla województwa. W sensie chciałem je w jakiejś tam części przenieść. Wie pan, za które sznurki trzeba pociągnąć. Tak. I chciałem je przenieść je na scenę Miejskiego Domu Kultury. I ta aktywność teatralna, i ta animacyjna. Mamy bardzo duży potencjał już w województwie łódzkim. Są ośrodki, które naprawdę warto pokazywać w różnych częściach województwa. Panie Jacku, ostatni raz kiedy rozmawialiśmy? Dwa lata temu. A wie pan, dlaczego pytam? Nie. A powiem to z niekłamaną satysfakcją, że jak zawsze pełen pomysłów, zaangażowania i nabuzowany pomysłami Jacek Sokalski, który się nie zmienił od czasu, gdy był w Wojewódzkim Łódzkim Domu Kultury. Panie Jacku, dziękuję bardzo za przybycie, za rozmowę. No i sądzę, że my również z kamerą portalu Radomsko24 będziemy często gośćmi, jeżeli tylko nas pan zaprosi. Ja już zapraszam. To w takim razie serdecznie dziękuję. Dziękuję za przybycie, za rozmowę, za przyjęcie zaproszenia. A państwu dziękuję za uwagę. Jacek Sokalski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu, był dzisiaj gościem portalu Radomsko24. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.